Jeżeli jesteś kobietą i masz sylwetkę powyżej 42 rozmiaru, no i czasem problem z doborem sukienki, to mam dzisiaj film dla Ciebie. Zapraszam. Bardzo często kobiety, które mają sylwetki powyżej rozmiaru 42, bardzo często określane sylwetkami plus size, mówią mi, że mają problem, żeby znaleźć sukienkę dla siebie w centrach handlowych, żeby znaleźć w sieciówkach, bo tam wszystko dla tych chudych dziewczyn. Dzisiaj więc poszperałam trochę w internecie i znalazłam kilka propozycji sukienkowych dla sylwetek w większym rozmiarze. To będą oczywiście te sylwetki, które będą proporcjonalne, czyli to będzie sylwetka X, czyli ta taka klasyczna klepsydra. Będzie to sylwetka H, czyli też taka prosta, jeżeli chodzi o ramiona i biodra, one idą w jednej linii, ale jest bardzo małe wcięcie w talii, czyli taka sylwetka prostokątna, ale też będą sylwetki, które mają jakąś dysproporcję. Ta dysproporcja może być w górze sylwetki, czyli sylwetka Y, mamy szerokie ramiona, duży biust, małą pupę, może to być sylwetka odwrotność, czyli ta taka pospolicie nazywana gruszka, drobne ramiona, drobny biust, szerokie biodra, masywne nogi, ale też może być to sylwetka, której dysproporcja leży w środku sylwetki, czyli sylwetka O. I dla tych sylwetek dzisiaj będę miała propozycje sukienkowe. Te propozycje zdjęciowo będą się pojawiały tutaj zaraz obok mnie. Natomiast jak klikniesz w link, który jest pod filmem, tam będzie link bezpośrednio do mojego bloga. Na blogu będą te same sukienki oznaczone linkiem do sklepu. Będzie napisane, jaka to sylwetka, jaki typ kolorystyczny mogą tą sukienkę ubrać. Także będzie można kliknąć i zamówić sobie kieckę. I teraz, o czym należy pamiętać kupując, jeżeli jesteśmy krągłą sylwetką, kupując sukienkę? Przede wszystkim, czego nie powinnyśmy robić. To znaczy, jeżeli mamy krągłą sylwetkę, nie szukamy sukienek typu tuba, czyli takich bardzo, bardzo obcisłych, takich bandażowych, a ponieważ one opinają mocno ciało, no i wtedy zamiast kobiety, która po prostu jest seksowna i opięta i w ogóle super, no to mamy efekt ludzika Michelina. I to nie wygląda dobrze. Unikamy też ozdób wszelkiego rodzaju w naszej części, gdzie mamy dysproporcje. Czyli jeżeli jesteśmy Y, to się nie zdobimy tutaj. Jeżeli jesteśmy A, to się nie zdobimy tutaj. Jeżeli jesteśmy O, to się nie zdobimy tutaj. Czyli tak jakby nie przyciągamy uwagi do tej największej krągłości. Co przyciąga uwagę? Wszystko, co się błyszczy, wszystko, co jest jakimś wzorem, jakimś napisem, jakimś nadrukiem, wszystko, co jest marszczone albo w jakiś sposób trójwymiarowe, czyli ma jakieś patki, cekiny, ćwieki, wszystko, co jest ozdobą. Generalnie pamiętamy o tym, że tam, gdzie jest krągłość, tam chcemy, żeby było w miarę matowo. Matowo to znaczy się nie błyszczy. Oczywiście też dobrze jest używać ciemniejszej sukienki w tym miejscu, gdzie mamy tą naszą krągłość. Ja zaraz będę dokładnie mówiła, będę pokazywała też na przykładach, o co chodzi. I o czym należy też pamiętać? O tym, że ukryć się możemy też pod rzeczą obcisłą. Czyli tak, pamiętamy o tym, żeby one nie były takie bardzo opinające, ale mogą być obcisłe. Obcisłe pod jednym warunkiem, że ten materiał, który mamy, nie jest taki bardzo elastyczny, taki rozciągliwy, tylko jest to materiał bardzo mocny. Zazwyczaj to można nazwać, że to jest taka sukienka, którą ja nazywam taką garniturową, bo ona nas po prostu tak mocno trzyma w ryzach. To jest sukienka najczęściej z dosyć grubego materiału, dodatkowo jeszcze na podszewce. I wtedy ta sukienka jakby nadaje kształt naszemu ciału, a nie ciało sukience. Więc pamiętamy, że jeżeli chcemy mieć coś opięte, a jeżeli jesteśmy klepsydrą, takim X-em, to na pewno chcemy pokazać to piękne wcięcie w talii, natomiast nie może to być takie super obciskające. Więc po pierwsze, mocny, twardy materiał, jeżeli mamy do czynienia z sukienką taką rzeźbiącą nasze ciało. Ale też świetnym sposobem jest używanie dekoltów. To znaczy, jeżeli mamy właśnie szerokie ramiona, czyli tak naprawdę tylko sylwetka A z tych, które wcześniej wymieniłam, nie powinna takich dużych dekoltów nosić, to staramy się jak najbardziej odkryć tutaj dekolt. Oczywiście na tyle, na ile pozwala nam okazja. Dekolt można odkrywać albo w stronę taką pionową, czyli V, takie pionowe cięcia, albo może być on okrągły, albo może być nawet taki dosyć tutaj szeroki. W każdym razie, jeżeli ktoś będzie widział tutaj gołą skórę, to zakładam, że nie będzie w ogóle patrzył na inne krągłości. Także gołym ciałem jakby trochę odwracamy uwagę. Gołe ciało to też nie musi być oczywiście tylko dekolt, bo może to być odkrycie nadgarstka, czyli rękaw, który jest
3/4, bądź ma w jakiś sposób podciągnięte, poddwinięte. Wtedy, jeżeli mamy tutaj odkrytą skórę, znowu goła skóra przyciąga uwagę, to nikt nie będzie patrzył na jakieś krągłe tutaj przedramię. Kolejna rzecz to oczywiście krągłe nogi. Jeżeli mamy szerokie biodra i chcemy ukryć je pod długą spódnicą, to jest fatalny pomysł, ponieważ jak sobie wyobrazimy szerokie biodra, to one jak spuścimy z nich tak jakby tą długą sukienkę czy spódnicę, to wtedy po prostu będzie taki klocek na dole, więc to też nie jest świetny pomysł. Tutaj na przykład Y-ki będą bardzo fajnie wyglądały właśnie w takich tutaj długich sukienkach, bo ona obciąży ten dół. Jeżeli już masz ciężki dół, to już go nie obciążaj dodatkowo długą sukienką. Bardzo dobrze robi talię, czyli takie jakby dla sylwetki H i O to będzie świetny pomysł. Sukienka, która jest w jakiś sposób tutaj zebrana, pomarszczona, bo ona wtedy tak jakby ten materiał się tak bardzo często promieniście rozchodzi i ukrywa nam, jeżeli jest właśnie z mocnego materiału, to dobrze trzyma tutaj brzuszek i ukrywa też te jakieś tam fałdki tłuszczu, które mogą się pokazywać. Czyli zebrane w jakiś sposób, ściśnięte właśnie dodatkowo w talii, wtedy jakby zyskujemy ten kształt takiej idealnej klepsydry, który będzie dla nas no, tutaj taki bardzo pożądany. Czyli pamiętamy, żeby ukryć naszą krągłą sylwetkę, jakby zmniejszyć trochę optycznie rozmiar, albo trzymamy mocny materiał, albo pokazujemy ciało w którymś miejscu, oczywiście przyzwoicie to ciało pokazujemy stosownie do okazji, ale też możemy schować pod jakimiś marszczeniami materiału dodatkowe kilogramy. I to właściwie wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.